Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Dobry wieczór, witam Was w 28. odcinku podcastu Muzyka z oddali. Ja się nazywam Grzegorz Tyszkiewicz, jestem popularyzatorem muzyki eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. I dzisiaj po raz pierwszy mam okazję gościć u siebie muzyka, artystę, który zdaje się w tych wszystkich obszarach, o których powiedziałem, działa. Hubert Zemler. Cześć Hubert. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Hubert, jesteś dosłownie na parę godzin przed koncertem na Placu Zabaw, gdzie będziesz grał z Kubą Ziołkiem i z Piotrem Kurkiem. Kubą Kurkiem, tym trębaczem z EAPS. Nie mylmy kurków, jest ich trzech na naszej scenie. Jest Wojtek Kurek, perkusista, pozdrawiamy. Piotrek Kurek jest moim przyjacielem i częścią duetu Piętnastka, który już coraz rzadziej gra, ale gra czasami. I jeszcze jest właśnie Kuba Kurek, który jest trębaczem i takim też eksperymentującym mocno. I on teraz mieszka we Wrocławiu i najbardziej chyba znany jest z zespołu EAPS, czyli Electroacoustic Beat Session. Tak, tak. No, muszę ci powiedzieć, że wydawało mi się, że jestem przygotowany. Jakoś tak po prostu zerknąłem na szybko, ale chciałem ci zadać zupełnie inne pytanie na początek. Co czułeś, jak dowiedziałeś się o śmierci Esztyniego? Znaczy oczywiście smutek, ale też ja wiedziałem wcześniej już o chorobie profesora i nawet odwiedziłem go w domu jakieś 2 miesiące temu. Z Ryszardem Lateckim poszliśmy i no tak, żeby trochę optymizmu dodać do tego początku rozmowy, to profesor był po prostu zawsze dobrym człowiekiem i miał tak w sobie mnóstwo dobra i on był tak pięknie, jakby to powiedzieć, pogodzony z losem, ponieważ bardzo długo chorował. I więc jakby
ta śmierć była takim następstwem po prostu tej choroby i on odszedł w takim spokoju i wydaje mi się, że to jest dobra koda jego działalności. Ja, wydaje mi się, że ty jesteś jednym z tych muzyków, który ma bardzo dużą, na którego pan Eszten wywarł ogromny wpływ. Masz nagranych z nim kilka świetnych płyt, które ja bardzo lubię. Jedna z tych płyt jest praktycznie niedostępna, tylko można jej słuchać pewnie gdzieś w internecie. Mam na myśli płytę z interpretacjami muzyki, właściwie z takimi zapisami nutowymi, które John Tilbury przywiózł kiedyś do Warszawy i później po, nie wiem, 50 czy 60 latach ponownie Boat to poprosił go o te partytury i wykonaliście to razem z panem Zygmuntem Krause, właśnie z panem Tilbury i z panem Esztenim, jakby w zastępstwie nieżyjącego Tomasza Sikorskiego. Mhm. Jak w ogóle wspominasz tamtą sesję? Bo tam również wystąpiłeś w roli pianisty. Tak. To część chyba rzeczy w ogóle jest live na tym albumie, z tego co pamiętam. Były też nagrania takie bez publiczności w studiu imienia Lutosławskiego w Warszawie. No oczywiście, no, to było takie moje zderzenie z takimi idolami improwizacji nie jazzowej, czy tak powiem. No, każdy z nich jest i wspaniałym kompozytorem, i wykonawcą. Ja w roli perkusisty wcieliłem się tylko w utworze Cornelius Cardew, a rzeczywiście jako pianista wystąpiłem w One Piano Eight Hands Zygmunta Krause. Utwór ma ten taki performatywno-komediowy charakter, że na jednym krześle musi się zmieścić czterech wykonawców i partie są tak napisane, że sobie trochę przeszkadzają, że jak się siedzi, załóżmy, po skrajnej lewej, gdzie się obsługuje się basy pianina, to prawa ręka tam zahacza o tę lewą rękę sąsiada i to chodziło o takie, chyba chodziło o to zmaganie. Jeszcze nie wykonaliśmy tego dokładnie z partyturą, bo powinniśmy mieć jeszcze futrzane czapki i rękawiczki, tak. I takie jakieś płaszcze zimowe, ale to nam Zygmunt Kraus odpuścił na szczęście. Czyli w zasadzie te wszystkie nagrania, można tak powiedzieć, które robisz z wykonawcami muzyki współczesnej, to one zawierają jakąś taką dozę improwizacji. Tak, no znaczy większość muzyki XX wieku, tej powojennej, i w zasadzie ta rewolucja, którą John Cage przeprowadził, wprowadzając otwarte kompozycje, rzeczy ze świata pozamuzycznego do kompozycji wprowadził, tak jakby, czyli no jakby performatywność, której też nie było wcześniej w wykonawstwie muzyki tej takiej komponowanej. A ja jako perkusista głównie taką muzykę grałem i już od samego początku, i nawet na studiach się zawsze jednak tam się skupialiśmy na muzyce nowej. I to jest dla mnie naturalna forma muzykowania, po prostu ta improwizacja. Zresztą to, co Sabolcz Eszten mi opowiadał, on lata spędził na uczeniu ludzi improwizacji i bardzo pięknie to w jednym zdaniu powiedział. No, improwizacja to jest konwersacja. Kiedy dwie osoby się ze sobą spotykają i zaczynają rozmawiać, to one improwizują. Kiedy weźmiemy kartkę i czytamy, nie wiem, poemat, to jest tak, jakbyśmy wykonywali utwór z nut. I to jest bardzo obrazowa analogia, która chyba to opisuje i mi jest bardzo blisko do improwizacji, ja lubię też ją w życiu. Bardzo lubię twoją płytę Kreatury i postanowiłem, że cały ten odcinek to będzie wypełniony muzyką z Kreatur. To jest twoja płyta winylowa i duet właśnie z profesorem Szabolczem Eszteni. Ta muzyka, mimo że ona już chyba ma z 10 lat i mimo że ona gdzieś bardzo mocno czuć tam takie echa no właśnie Krausego, Sikorskiego, to ona brzmi niesamowicie współcześnie. Czy to jest to, co cię tak jakby pociąga w tej muzyce Eszteniego? To takie, bo mam takie wrażenie, jak słucham jego muzyki, czy tej wydanej na serii Warszawska Jesień, czy tej właśnie wydanej na Kreaturze, że on im był starszy, tym był tak jakby ta muzyka była bardziej taka nowoczesna i taka była, no wiesz,
dla ciekawych, ciekawi ludzie od razu słyszą, że jest to szalenie ciekawe. Nie ma tu jakichś takich patentów dwudziestowiecznej muzyki typu techniki rozszerzone, tylko no to jest taki trochę inny AMM. No, to chodzi o wyobraźnię po prostu. No, wyobraźnię trzeba karmić różnymi rzeczami. I artyści powinni być i oczytani, i osłuchani, i oglądać filmy, i podróżować, i zachwycać się nad pięknem natury, i nie wiem, również architektury. I wtedy mają o czym grać. I tutaj zresztą jedną rzecz, która mnie bardzo połączyła w tej improwizacji z Sabolcem Esteni, jest to, że mimo, że to jest jednak, że to jest teoretycznie awangardowe i bardzo rzeczywiście pozbawione klasycznych cech, to jest jednak emocjonalna muzyka. Tak, i ona jest też, przynajmniej jego przyjaciel Zygmunt Krause zawsze, nie Zygmunt Krause, przepraszam, Tomasz Sikorski, no to oni to jakby taka jedna banda. Ale zdaje się, Tomasz Sikorski kiedyś mu chyba powiedział, że fajnie to, co robi, co gra, tylko żeby to nie było takie ckliwe i takie romantyczne. Ale tak to w ogóle to wszystko... No tak, tak. Mi się wydaje, że bardzo się udało ten efekt osiągnąć. Prawdę mówiąc, ta płyta jest trochę niedoceniana, również z racji tego, że no, trudno jest ją dostać. Ja tam mam kilka egzemplarzy tego, jakby coś, to możecie się do mnie uśmiechnąć. Natomiast ona mi bardzo przypomina zespół AMM, tylko ten zespół AMM, on jest zamknięty w takiej konwencji Electroacoustic Improvisation i ta muzyka jest taka... memów bardzo często taka ściśnięta i jest bardzo klaustrofobiczna. Natomiast ta płyta, wydaje mi się, że w dużej mierze też za sprawą realizacji, to też jest takie moje pytanie, które chciałem ci zadać, jak ci się pracuje z takimi realizatorami klasycznymi i na przykład z takimi ludźmi jak Michał Kupicz, ale właśnie za sprawą tej realizacji jest tak niesamowicie monumentalna i taka po prostu poruszająca. To są dwa różne typy realizacji dźwięku. Michał Kupicz czy podobni jemu realizatorzy, oni wywodzą się z takiej, nie z awangardy klasycznej, tylko z jakiejś takiej home recordingu, który rozrósł się do studio i przez zdobyte doświadczenie osiągnął poziom wysoki. A z kolei Kreatura, jak i również płyty wszystkie, które nagrywał profesor Esteni, one są nagrywane w sposób klasyczny w studiach nagraniowych z tą metodą klasyczną i one brzmią zupełnie inaczej. Tam się nie produkuje dźwięku w taki sposób postprodukcyjny w zasadzie, tylko stawiając po prostu odpowiednie mikrofony w odpowiedniej odległości i w odpowiednich proporcjach od instrumentu osiąga się głębie i to jest wiedza, którą trzeba zdobywać latami. I tam realizacją dźwięku zajęła się pani Ewa Tubielewicz, Robert Mingas, który też również klasyczny realizator, pomagał mi to jakby zmontować. I to jest trochę inne po prostu podejście do nagrywania instrumentu akustycznego w pełni jego spektrum, bez... Na przykład nie robi się takich zabiegów jak przekompresowanie, tak, które się stosuje w muzyce awangardowej, takiej powiedzmy postrokowej, czy coś, że używa się kompresorów jako ubarwiaczy. Tam w zasadzie to nie istnieje. Dynamika jest dużo większa. Różnica między najcichszym poziomem a największym jest gigantyczna. Te płyty są też cichsze, nie są tak masterowane, że włączamy ich i one nagle strzelają nam w ucho. No i też ta Kreatura jest płytą bardzo spokojną, ma duże momenty ciszy, także nawet pamiętam, że gdzieś próbowałem przy jakimś zgrywaniu chyba tego z winyla, chciałem sobie na własny użytek, to komputer podzielił to na tam 47 utworów, bo wydawało mu się, że te pauzy to są kolejne utwory na przykład. No, wspomniałeś nazwisko bardzo takiej wybitnej realizatorki, pani Ewy Tubielewicz i... Ewa Guziołek w zasadzie, Tubielewicz, tak. Tak, tak, tak. I to ona też, zdaje się, pracuje w dwójce. Nawet nie wiem, czy jej gdzieś nie spotkałem przy okazji realizacji, jak tam robiłem w dwójce, czy jak robiłem, jak byłem zapraszany do dwójki. To jest też inne niż w tej muzyce, w której my jesteśmy trochę, czyli takiej alternatywnej, że tam ci realizatorzy również są doceniani i no, pani Ewa jest laureatką na przykład... nagród od Festiwali Muzyki Współczesnej, czy od takich forum nowej muzyki typu, nie wiem, Bursz, czy
Gras. I wiesz, tak jak sobie to teraz o tym myślę, to bardzo żałuję, że na przykład w tej muzyce, nazwijmy to indie naszej takiej, nie ma takiej kategorii, prawda? Bo kogo byś tutaj wymienił? Bo ja od razu mam wrażenie, że w ostatnich latach pojawiła się taka duża liczba ciekawych realizatorów, ludzi, którzy później też zaczęli robić własną muzykę elektroniczną, że brakuje takiej na przykład kategorii, jeśli chodzi o nagrody, nawet te takie najbardziej oficjalne, prawda? Tak, znaczy ja się nagrodami staram nie zajmować, bo to tam mnie jako twórcy i wykonawcy niewiele interesują konkursy, ale na przykład na tym najwyższym poziomie jednak rozróżnia się twórcę i realizatora, chociaż obie są twórcy ważne. Są bardzo ważne i tak naprawdę realizator potrafi spowodować, że zakochujemy się w płycie na przykład, że lubimy do niej wracać, a mimo to, że materiał będzie taki sam jak na gorzej zrealizowanej płycie, ale jakość dźwięku to chyba jest pierwszy bodziec, który do nas dociera. I na przykład ja bardzo lubię realizację Michała Berezy, który rewelacyjnie pracuje z przestrzenią i on potrafi również poza takimi awangardowymi czy klasycznymi stricte składami nagrywać zespoły bardziej, powiedzmy, rockowe czy gitarowe i tak dalej. I to nadal jest bardzo wysoki poziom, ale on już umie wyczuć ten charakter, czy idzie w tą klasyczną stronę, czy nie. Więc też jest bardzo trudne, żeby taki realizator potrafił się przestawić. No, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest też takie bardzo pociągające w tej muzyce, nazwijmy to naszej, że coraz więcej ludzi ten charakter rozumie i rozumie, kiedy jesteś właśnie z zespołem AUXO, kiedy jesteś na scenie i improwizujesz na scenie na przykład klubu Mózg, albo kiedy grasz na właśnie placu zabaw z Trębaczem Epps i z Piotrkiem Kurkiem. I nie, to też jest bardzo... Znowu się pomyliliśmy. I Kubą Ziołkiem Jezu. I z Kubą Kurkiem. Ja wiem, jeden i drugi to jest Kuba, a Kurków jest trzech. To możemy taką tabelkę rozrysować. No właśnie. Kuba, Kurek, Wojtek, Piotrek. Kuba, sorry. Ale nie, wiem do czego dążysz. Wiem do czego dążę, ale rzeczywiście na przykład no, tak samo ja też płyty, które wydaję, to też, że tak powiem, realizator jest dla mnie istotną częścią projektu, całego pomysłu na brzmienie. I tak jak na przykład Drut wydany w Bocianie jest zrobiony, zarejestrowany i zmiksowany przez Michała Kupiczak, bo ponieważ pasowało to do tego takiego brudniejszego charakteru, który nagrane w klubie, nie w studiu. I on bardzo dobrze te rzeczy robi, więc to było naturalne, że on to zrobił. Ale z kolei AUXO i ten poemat toksyczny jest realizowany i zmiksowany i jakby zedytowany przez Wojtka Marca, który pracuje na co dzień w Nosprze. I to jest właśnie klasyczny realizator. No właśnie, to jest twoja ostatnia płyta nagrana z zespołem AUXO, z orkiestrą AUXO i słuchając tej płyty mam takie wrażenie, że tam wszystko jest podporządkowane perkusji. To znaczy ten zespół, który gra, on tak tworzy takie bardzo fajne, takie plamy dźwiękowe i takie bardzo niepokojące, trochę jak z filmów Carpentera, tak? Tego Johna Carpentera, ale jednak ta twoja rola jest tam no, taka wiodąca i rzeczywiście pokazujesz całe bogactwo tych swoich możliwości technicznych. I naszło mnie takie pytanie, czy myślałeś kiedykolwiek, żeby kontynuować pracę taką dydaktyczną na przykład z uczniami, jak robi to twój kolega Miłosz Pękala, który robi to super, bo ja czasami chodzę na koncerty, gdzie jego studenci grają i myślę, że to jest wielka praca i tacy ludzie, którzy mają tak ogromne doświadczenie jak ty na różnych polach muzyki, no być może to przydaliby się też takiemu światu akademickiemu. No, Miłosz jest też wyjątkową osobą. On jest po prostu raz, że genialnym muzykiem, to jeszcze ma bardzo dużo cierpliwości i jest bardzo metodyczny, więc to się super sprawdza w pracy akademickiej, która tylko w niewielkim procencie składa się z uczenia gry. Reszta to są takie
biurokratyczno, trochę urzędowe sprawy, tak jak, nie wiem, załatwianie instrumentów, jakieś tam z Rady Senatu i tego typu rzeczy, które ja osobiście ciarki nie przechodzę, jakbym sobie wyobraził ten temat, że tam jestem. A graliście razem kiedyś albo gracie? Macie zespół? Z Miłoszem? No. Wiele razy. Ale nie mówię o Mitch and Mitch. No przedwczoraj graliśmy z Piotrkiem Zabrockim w barze Studio Oberki. A kurde. Nie, my graliśmy dużo, zresztą na Unsoundzie graliśmy taki projekt z akustycznymi wersjami Jaylin. My cały czas coś ze sobą robimy, rzadziej lub częściej, ale to, no, my się znamy razem ze studiów i to w zasadzie nie było dłuższego okresu, żebyśmy nie grali jakby ze sobą. Zarówno w klasycznych jakichś konfiguracjach, jak i w takich bardziej rozrywkowych też. Więc jakby to, ja bardziej oczywiście zazwyczaj na zestawie perkusyjnym, Miłosz wibrafon i wszelkie różne instrumenty perkusyjne, aczkolwiek sobie czasami te pola podkopujemy, czasami ja gram na wibrafonie, a on na przykład w zespole Mir duecie z Weberem gra na zestawie. Ale tak, no dużo robimy. On dokończąc wątek akademicki, no on jest tam na swoim miejscu, robi genialną robotę. Te koncerty, o których wspomina, są świetne. Ten repertuar jest bardzo dobrze dobrany. Oni poznają muzykę świata, mają zajęcia z muzyki afrykańskiej, hinduskiej. To jest też dla słuchaczy niesamowite. Tak, tak. Czego my jako studenci nie mieliśmy i całe szczęście, że taki człowiek tam jest. Ja na przykład robię często na jakichś kursach, mam jakieś takie pojedyncze wykłady czy jakieś takie masterclasses, ale też już dość regularnie od kilku lat pracuję z głuchymi, na przykład uczę głuchych grać i mieliśmy głuchą orkiestrę, zrobiliśmy utwory perkusyjne i to jest, bardzo mnie to interesuje i pociąga, więc to też jest jedna z tych takich rzeczy, że się realizuje jednak dydaktycznie, ale nie do końca w tej takiej akademickiej takiej sformalizowanej. Tak. I ten zespół z tymi głuchymi też gra jakieś koncerty? Mieliśmy pokaz w zeszłym październiku, taki zakończący kurs. Teraz pracujemy tak sobie luźno, bez żadnego kursu. Wtedy zrobiliśmy coś na podstawie trochę a la brazylijskiej batukady, że było 8 osób podzielone na dwie grupy, same bębny i jakby z powodu właśnie tego, że pracujemy z głuchymi, więc choreografia i same ruchy musiały być bardzo wyraziste i naprawdę prowadziliśmy do czegoś takiego, że wydaje mi się, że część ludzi z zewnątrz mogłoby się nie skafnąć, że to gra głusi, bo rytm nie jest powiązany ze słyszeniem. Oczywiście, to jest, bo jest nawet taka głucha perkusistka angielska. Evelyn Glennie, tak, to jest trochę inny przypadek, bo ona głucha stopniowo, też nie jest kompletnie głucha, poza tym wychowana wśród słyszących, to jest też kolejny temat na długą rozmowę, ponieważ nie ma dwóch takich samych głuchych. Bardzo ważne jest wychowanie, czy się wychowała osoba w rodzinie słyszącej, czy niesłyszącej. Oraz bardzo ważne jest to, czy to jest pełna głuchota, czy to jest tylko niedosłuch, czy to jest implant, czy nie. No tak. Tak, implantu też ludzki mózg jest bardzo niesamowity i zastępuje sobie oczywiście te bodźce, które miałby do słuchu czym innym, więc oni na przykład odbierają zmianę ciśnienia w pomieszczeniu na przykład dużo lepiej. Więc jakbyś odczuwają te dźwięki, że jak się uderzy, to zmienia ciśnienie. No więc tak. To jest takie, dużo o tym można rozmawiać godzinami. Tak. A ty na te takie warsztaty właśnie z głuchymi, czy z ludźmi nieprofesjonalistami, to w jakiś sposób modyfikujesz perkusję, po prostu bo to mi się też bardzo podoba u ciebie, że te twoje zestawy są, oczywiście to w tej chwili już jest klasyką w muzyce eksperymentalnej czy tam improwizowanej, że każdy sobie ten zestaw w jakiś inny sposób trochę zestawia, ten setup. Ale czy ty masz właśnie taką ciągotę, żeby po prostu, nie wiem, jak Kuba Janicki, który robi ten table drums taki swój, że bardzo... Wiesz, dla mnie jesteś sam z siebie rozpoznawalny, nawet grając na takim klasycznym drumkicie i to nie wiem, dlaczego tak jest, ale po prostu tak jest. Bardzo lubię twoje solowe występy, chociaż nie podobała mi się na przykład pierwsza płyta albo druga płyta w Boucie, ta z takimi... Takimi dziurkami. To trzecia chyba. Perpetuation of Dissonance. Tak. Bo ona nawiązywała do rozwoju muzyce tej notowanej, dlatego ona była trochę inna, ona była bardziej tłumiona była moja prywatna ekspresja, a więcej było koncepcji w tym. Ale jak cię tak słucham, nie wiem, mniej więcej od 2016-17, pewnie też wcześniej, tylko tego nie notowałem.
no to po prostu bardzo to lubię, co robisz i dlatego też jak rozmawiamy, to na przykład nie będę cię pytał o pewne rzeczy, których trochę, albo nie to, że nie lubię, tylko które nie mają dla mnie aż takiego wielkiego znaczenia, pewnie dla ciebie mają i fajnie, ale na przykład jeszcze chciałem cię zapytać w związku z tym i takim moim topem, który mi się układa w głowie, o płyty, o nagranie z emiterem. Mhm. Bo mówisz, że tutaj bardzo ważny jest też realizator i z jednej strony masz takich klasycznie wykształconych realizatorów dźwięku, z drugich takich ludzi jak Michał Kupicz, a Marcin? No też muszę przyznać, że przez te lata zaglądanie przez ramię realizatorom też dużo umiem w tej kwestii, mogę większość rzeczy muzyce filmowej na przykład, którą robię sam, nagrywam i miksuję. I oczywiście znam swoje ograniczenia, jeżeli potrzebuję po prostu nagrać zespół kameralny, to się nie będę w to bawił i po prostu wynajmuję lepszych od siebie, to jest oczywiste. Ale więc nagrywanie linii stereo nie jest jakimś tam wielkim halo. Tutaj trzeba po prostu dobrze słyszeć, nauczyć się słuchać i mieć odpowiednie pomieszczenie i sprzęt do tego skalibrowany, żeby po prostu słyszeć częstotliwości. No tak, ale moje pytanie było takie, czy na przykład... I razem to robimy, tak. Po prostu nagrywamy. Obie płyty w ten sposób, że to są takie nasze wspólne... No właśnie. To są takie jakby... To nie są do końca dżemy, bo my wymyślamy, co będziemy podłączać i w jaki sposób i jak to zrobić. I gramy. I pierwsza płyta była taka w ogóle bardzo... chyba... Aż to podobnie zrobiliśmy obie, tak właśnie grając i później edytując po prostu najfajniejsze momenty. I na tej ostatniej Studiolo jest w ten sposób zrobiliśmy, że ja zmiksowałem stronę A, a stronę B studiował, no tak, albo odwrotnie, jeszcze pamiętam, to jest zapisane na kasecie, bo nie pamiętam, która strona jest pierwsza. Fajny jest ten zabieg. No. I rzeczywiście, ja przede wszystkim Marcin Dymiter jest wybitnym znawcą w ogóle dźwięku jako takiego. Tak. I on słyszy super niuanse. Bardzo, jest bardzo elegancki w tych działaniach właśnie, jeśli chodzi o field recording. Świetnie miksuje i jest bardzo dobrym inżynierem od masteringu. Oczywiście to jest teraz to już też właśnie algorytmy potrafią świetnie masterować, ale nadal jest tak, że się daje dobremu człowiekowi do masteringu i ja na przykład uwielbiam jego masteringi, które są tak eleganckie i tak jakby nasycone, a jednocześnie nie są przepompowane i agresywne, czego jest dużo teraz. Bo teraz po prostu są... Takie radiowe, to jest wszystko internetowo. No takie... i tam pod czerwone pole podciągnięte. I podoba mi się to jego myślenie o tej elegancji. Jego wystawy dźwiękowe, to co on robi, instalacje, to jest prawdziwe taki audio art na najwyższym poziomie. Ja też tak uważam. W ogóle nie ceniłem zespołu Eva Braun. Nie rozumiałem go w latach 90. Uważałem, że był przehajpowany. Natomiast i tak samo nie bardzo jakoś ceniłem zespół Mapa. Natomiast to, co robi na polu field recordingu i tej takiej właśnie sztuki dźwięku, jest to absolutny top i tak naprawdę to moim zdaniem to niewiele to, w ogóle to nie ma różnicy, jeśli chodzi o to, co robi Chris Watson, nie wiem, Brandon LaBelle, tego typu ludzie, więc też tak uważam, że to jest po prostu, nawet wydaje mi się, że on jest trochę niedoceniony, biorąc pod uwagę, wiesz, że pewnie głównie to występuje w Gdańsku i gdzieś tam na jakichś festiwalach w tych okolicach. On wbrew pozorom, tutaj, on jeździ troszeczkę po takich właśnie bardziej artystycznych rezydencjach różnego rodzaju. Tylko po prostu on nie jest zbyt aktywny internetowo i to dlatego nam się mogłoby wydawać, że go nie ma. To jest właśnie dzisiejsze czasy, to są takie. On ma po prostu jakiś tam newsletter, ma Bandcampa, zdawkowo coś tam na Instagramie używa chyba tylko po to, żebym go oznaczał, jak gramy koncert w duecie. Ale on sobie dobrze radzi, tak naprawdę jego, jak się prześledzi na przykład ten jego newsletter, bo to są takie trochę zabytkowe czasy, ale tam się wejdzie, to a tutaj w Pradze rezydencja, a tutaj właśnie w Berlinie, a tu w Lizbonie, a tu gdzieś tam, no tak cały czas podróżuje z tym, jest aktywny. Tylko w taki mniej internetowy sposób. Tak, on jest właśnie takim artystą osobnym, tak sobie gdzieś tam stoi z boku zupełnie. Tak. To jest wspaniałe. No. Dlatego, my się też dobrze właśnie rozumiemy, podobne mamy gdzieś tam podglądy na
pewne rzeczy artystyczne. Z tym, że ja jestem bardziej, znaczy nie to, że bardziej otwarty, bo ja też bym chętnie ten internet wyrzucił do śmietnika, tylko też teraz jest za późno i on po prostu ma, jest, on już tu jest i ja muszę się z nim pogodzić, no bo on to tak jakby troszeczkę tragarze się wkurzyli na wynalazek koła, no. No i już nic nie zrobimy z nim i teraz trzeba go używać w taki sposób, żeby był jak najbardziej kreatywny. Tak, też tak myślę. I ja w ogóle mam taką teorię, że żyjemy w najlepszych czasach dla muzyki, no bo co prawda żyjemy w czasach jakiegoś takiego nadmiaru, ale w zasadzie każdy może podać dalej, jeśli tylko chce i takich już nie ma jako takich autorytetów. Co też nie jest takie złe, bo nie ma mainstreamu przecież. Nie ma mainstreamu, tak, tak. Nie ma głównego nurtu. Tak, jest tysiąc nisz po prostu, tak, to tak, też jest fantastyczne. Jest tak, tak, i to też jest fajne. No, jak to w każdym oceanie, trzeba umieć pływać, no ale myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne. A kogo ty z takich odmętów internetu, na przykład z Polski ostatnio odnalazłeś? No bo to, że koncertowo, no to mniej więcej pewnie się widzimy na podobnych koncertach, czy to Młodsza Siostra, czy Pardon, czy Spatif. Tych miejsc też nie ma dużo. To też cię zaraz chciałbym zapytać jako muzyka, jak sobie z tym radzisz. Ale kogo takiego znajdujesz ostatnio? Ja na przykład, dla mnie taką postacią jest Tymek Papior. No tak, Tymek, tak, to jest świetny perkusista i też właśnie też dzięki temu, że Michał Groszkiewicz, Groch z You Know Me Record zaprosił go na tą drugą edycję portretów. Na której jesteś? Na pierwszej byłem na pierwszej, tak, a teraz między innymi, bo tam 8 utworów jest każdy zrobiony przez innego perkusistę. I byłem na koncercie premierowym, rzeczywiście super ma pomysły i, no i takich ludzi tak jest, no, jest dużo. Znaczy, teraz to jest ciężko nawet, bo cała ta ekipa, która w Danii studiowała i tak dalej, oni nagle porzucili trochę takie jazzowe idiomy i też zaczynają eksperymentować coraz ciekawiej. No wiadomo, że Ola Słysz robi coraz lepszą karierę. Parę rzeczy jej słyszałem bardzo ciekawych. Oczywiście też nie jestem takim szperaczem ostatnio bardzo. No tak, tak. Ale tak, no, widzę, że to się rusza, tak wspomniany Tymek, czy na przykład Jacek Prościński z Trójmiasta. Tak. No teraz co dopiero co wyszły, te nasze trzy kasety z serii Groove. Paweł Pajdenko, czyli Outlines z Wrocławia. Kurde, masz niezły, powiem ci, taki spektrum dźwięków, bo tu u Grocha, You Know Me Crew, czyli taka groove'owa zupełnie muzyka, tak, a tu z drugiej strony płyta z Auxo, no nieźle. No to jest taki trochę, wiesz, no ja po prostu lubię, tak. To nawiążemy jak przeżyć jako muzyk, no to tak. Później możemy o tym powiedzieć, ale ja po prostu lubię takie rzeczy, ja też bym nie wytrzymał za długo w jednym miejscu. Nurcie. Po prostu tak. I ja jestem taki ciekawski, jak taki kot, co podchodzi i patrzy, co tam się robi i chce sprawdzić i łapką zrzuca ze stołu. I no, Outlines to są tak naprawdę footworkowa wytwórnia i parę lat temu wydałem tam serii Groove, to był Groove 8 wtedy, takie dwa kawałki inspirowane mocno chicagowskim footworkiem. I teraz Paweł poprosił kolejne takie, bo właśnie wyszedł taki tryptyk, więc właśnie, że jeden z kaset jest moja, to jest, na jednej stronie jest jeden kawałek, na drugiej drugi, to są dwa 8-minutowe numery. I wiesz co, i jakby tym razem się w ogóle jakoś nie miałem, bo to w zimą robiłem, jakoś tak nie miałem ochoty na to tempo tego footworku, bo to jest 160 BPM-ów i one są bardzo specyficzne, takie... To jest w ogóle tak jakby trochę oberki w techno, bo one mają taki oberkowy, trójkowy podział. Ale jakoś tak tą zimą mi to nie wchodziło i zrobiłem takie dwa retro elektroniczne kawałki, po prostu jeden trochę dub, a drugi trochę disco. Ale to był taki temat zadany? Że no on tak trochę robi, że teoretycznie woodwork, ale ja po prostu się zapytałem, czy mogę trochę inaczej i zrobiłem trochę inaczej. Takie trochę zrobiłem kolaże bardziej stylistyczne, które były taką podróżą z dzieciństwa, jak się włączyło po raz pierwszy kablówkę trochę. Taki miałem przelot, jak to robiłem. Oczywiście teraz jak czytam jakieś tam recenzje, to każdy po swojemu to opisuje i czasami zupełnie odwrotnie niż ja myślałem, że będą to ludzie odbierać. Przyniosę ci te kasety i że to płytę zapomniałem teraz wziąć, bo miałem, ale mam ją w studiu, a nie w domu. Więc to też jest taka i też to wszystko sam realizowałem, tak? Nagrywałem. Tak? Masz na sobie koszulkę Cel, to jest w ogóle jeszcze inna historia, ale chciałem cię zapytać o to, że jak muzyk ma przeżyć. Z drugiej strony, na przykład jak teraz
odszedł profesor Eszten i to myślisz, żeby zrobić coś w rodzaju takiego, nie chcę powiedzieć tribute, ale wiesz o co chodzi, tak mówiąc w dużym skrócie myślowym, bo prawdę mówiąc, no mi brakuje takiej muzyki na przykład w Polsce i w ogóle ja bardzo bym chciał chodzić na takie koncerty, tylko właśnie, jako muzyk, jak czujesz, czy mógłbyś na przykład, nie wiem, mieć, załóżmy duet, nie wiem, strzelam, z Kamilem Piotrowiczem, z Piotrkiem Chęckim, z kimś, kto jest trochę na pograniczu, z Andrzejem Karałowem, z kimś, Basią Draszkow, z kimś, kto jest trochę na pograniczu muzyki improwizowanej i ma jednocześnie ten taki background klasyczny i zrobić taki tribut, ale żeby jednak to zagrać nie tylko na jednym festiwalu Auxodron albo na... Czy w ogóle to jest tak jakby możliwe, żebyś się skupił tylko... Dobra, wiem, że nie lubisz, masz ADHD jakieś, tak, ale na przykład, wiesz, no skupiłbyś się na takim, nie wiem, na 10 koncertach. Czy to w ogóle jest w Polsce możliwe, poza festiwalami? Jest. Znaczy na pewno to akurat, no jak tak mówisz, Auxodron, to akurat jest wszystko zasługa Filipa Berkowicza, który po prostu znajduje ludzi i mówi, słuchaj, napisz na orkiestrę, ale ja nigdy nie pisałem. No to tak. Napisz. No tak. I to jest jego odwaga i to jest świetne działanie. I też ja bym w życiu nie wpadł na to, żeby pisać na orkiestrę smyczkową, ponieważ wydawało mi się to nieosiągalne właśnie z przyczyn praktycznych. No to jest bardzo duży koszt po prostu. I tutaj była ta okazja, że był ten festiwal i zagrałem to 2 razy. I jeszcze zagramy w listopadzie po raz kolejny w Tychach ten utwór, czyli to jest wyjątkowo dużo jak na skomponowany utwór z orkiestrą, bo zazwyczaj, zapytaj zresztą Wojtka Błażejczyka, ile razy została zagrana jego fake opera, która była świetnym utworem, zagrana raz tylko na Warszawskiej Jesieni. To jest straszne, wiesz, powiem ci, że tak jakby ja naprawdę nie mogę się pogodzić z tym, że dobra, wszystkim się wydaje, że tu jest dużo koncertów, ale wydaje mi się, że jeszcze więcej muzyków w ogóle omija Warszawę. I mam taki problem z klubami, oczywiście bardzo lubię ich właścicieli, pozdrawiam, kocham ich i lubię tam być, ale czasami ściganie się z tym, żeby po prostu grać głośniej niż piwo i no, tych miejsc nie wydaje mi się aż tak bardzo dużo. Na przykład wydaje mi się, że na przykład sala na Miodowej, ta Miodowa nie jest jakoś tam wykorzystywana. Wiesz, super nowoczesne miejsce i też wszystko się w tej chwili właściwie... Kuratora brakuje takiego typowego, no, który byłby szerszy, bo to jest to zderzenie z tą beznadziejną nazwą pod tytułem Muzyka Poważna, bo nie wiem, kto to wymyślił, tą nazwę. Gdzie ona jest? Jeżeli ktoś mi powie, że taniec węgierski Lista jest muzyką poważną, a nie wiem, a płyty Autekr to jest rozrywka. No właśnie. To ja naprawdę chciałbym zobaczyć tą rozrywkę przy Autekr i tego poważnego człowieka, który się zasmuca przy tańcu węgierskim Lista, który jest po prostu utworem cyrkowym. I takich utworów jest oczywiście milion. Więc przebiega między poważnością muzyki, nie przebiega tu w tym samą linią, co między muzyką klasyczną, a muzyką rozrywkową. No gdzieś tam, ale my się zajmujemy muzyką nierozrywkową tak naprawdę. Ona jest skierowana dla ludzi, którzy się interesują muzyką jako procesem, jako jakąś formą emancypacji, kultury. No tak, górnolotnie mówiąc, muzyką artystyczną. Czyli tworzoną z innych pobudek niż komercyjne i nie jest też kultywowaniem wytartych szlaków artystycznych. No tutaj tak, oczywiście kluby to jest coś innego, ponieważ kluby w Polsce nie mają dofinansowania państwowego, tak jak w Norwegii mają. Więc właściciele robią to, co im się podoba i chwała im za to, bo inaczej by ich nie było. Oni też zostawiają tam krwawicę swoją i śpią w tych klubach często. Więc ja mam szacunek do tego i nie wtrącam się w ich wybory. Jeśli oni by brali na przykład pieniądze państwowe i robili rzeczywiście tylko jakąś wybraną rzecz, to można by się etycznie do tego przyczepić. Tak, no, tak jak na przykład słynny kiedyś festiwal na Śląsku, który przepłacał za zespoły zagraniczne z naszych pieniędzy, no to było bardzo nie fair. No ale ogólnie rzecz biorąc, ja uważam, że w Polsce jest dość ciekawie teraz, bo dużo też gram za granicą. Między innymi właśnie z Feliksem Kubinem gramy głównie za granicą w Polsce. Ta muzyka jakoś jest mniej odbierana, chociaż na zachodnich klubach jest full. Ciekawe. Ale chodzi o nazwiska? Nie, chyba chodzi też o rodzaj elektroniki. U nas elektronika bardziej liczy się taka trochę bardziej romantyczno-efemeryczna.
A taka postpunkowa, którą robimy w zespole Cel, taka pochodząca z trochę, wywodząca się z początku lat 80. na zachodzie. Tak. To u nas był akurat stan wojenny i troszeczkę mamy tutaj taką białą plamę, gdzie te wszystkie zespoły, jak tam Ronaldo and the Love powstawało, DAF, te wszystkie post-residence. Tak. I to był bardzo ciekawy nurt. I on wytworzył też sieć właścicieli klubów, wydawców, no tak, i tak dalej. A Music, prawda? Tak, i całą rzeszę, i oni do tej pory są aktywni. Mhm. Dlatego jak taki Cel tam jedzie, to on się kojarzy z konkretnym, z tym, u nas się z tym nie kojarzy. No tak, bo u nas jest... przez moment chyba tylko Gustaw miał w dystrybucji płyty A Music i to się jakoś w miarę szybko skończyło. Tak. No i tak stąd też oczywiście jak zagraliśmy koncert w Pardonie na trasie koncertowej, no to byliśmy bardzo dużo ludzi, było bardzo sympatycznie, ale zagraliśmy w Polsce tylko w Katowicach i w Warszawie. Kurde, ale to jest dziwne, bo tak. Ale zagraliśmy w wyprzedanym Old Cafe Otto, zagraliśmy w Worm w Rotterdamie, w Cave du w Genewie, w bardzo wielu miejscach, gdzie mieliśmy bardzo dużo ludzi i super przyjęcie. Mhm. I sprzedaliśmy wielką paczkę winyli, po prostu olbrzymią na tych koncertach. I... No tak, ale ta publika Worm na przykład, tego rotterdamskiego, a Pardonu, to jest coś zupełnie innego. To jest właśnie tutaj jest młodzież, a tam raczej są tacy ludzie, bym powiedział, no... no generalnie na zachodzie jest starsza publiczność. Tak, ogólnie rzecz biorąc, to trzeba przyznać, że Europa się starzeje. My też to zaczynamy powoli widzieć tu w Polsce, ale to jeszcze nie jest ten sam etap. Publiczność na zachodzie jest średnio trochę starsza. Tak. Trochę starsza. Tak. Że zwłaszcza taką muzyką, którą my robimy. My uważam, że w Polsce jest super. No, koncerty... Ja też tak myślę. Jest dobry moment po prostu. To jest taki, nie wiem, czy to długo będzie trwało, ale ja na przykład jestem daleki od narzekania, ponieważ proszę zobaczyć, no tylu artystów awangardowych żyje z grania. Ja nie narzekam, wiesz, ja tylko mam taką refleksję na temat tego, że kurde, jest strasznie mało tych klubów. Ja na przykład byłem na koncercie Wolfeist, gdzie było 20 osób, a byłem na koncercie promującym jedną z moich płyt, gdzie prawie nikt nie przyszedł, a z kolei na jak był Drut promowany, w ogóle się strasznie ucieszyłem, że Pardon się zgodził to zrobić, bo to jest ogromne wyróżnienie, no super, że w ogóle, wiesz, polski wykonawca solo bez żadnego, nie jako taki artysta, który wspiera jakąś gwiazdę, która ma grać pół godziny później, tylko po prostu grałeś swój wieczór i było po prostu masę ludzi. Tak, naprawdę dużo było ludzi. Jezus Maria, no to fantastycznie, to najlepiej pokazuje, że no jakby jest zapotrzebowanie i zainteresowanie tego, tylko pewnie to ryzyko jest dużo, dużo większe. Ale tych klubów, kurczę, nie ma w Warszawie tak dużo. To chyba też, to chciałem na początku powiedzieć, bo brakuje też czegoś takiego, co by było pomiędzy klubem a salą koncertową. I tą rolę powinny przejąć domy kultury. No, dokładnie. I po prostu... Oczywiście. I był przez moment, kiedy Janek Błaszczak prowadził cykl Alternatywy na Ursynowie, genialną salę akustycznie i wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt przy samym metrze. 12 minut ze stacji centrum się tam jedzie. Naprawdę, to jest... I tam graliśmy między innymi też ten z Miłoszem Pękalą i z Grzegorzem Darwidem ten tribute to Jaylene. Mieliśmy też dużo ludzi na koncercie i Janek po prostu przestał tam pracować. Ktoś tam inny się tym zajmuje. Nadal są tam jakieś tam koncerty. Ale się rozmył, bo musi to miejsce trzeba zbudować, że tam jest taki, a nie inny nurt jakby promowany i wtedy ludzie z całego miasta się tam zjadą, nawet z zagranicy. A jeśli będzie tak, że jednego dnia będzie coś zupełnie innego niż następnego, no to nie tworzy się tożsamość miejsca. No i... Drugim takim miejscem jest Prom, tylko oczywiście gorzej trochę doposażony, no i Wolskie Centrum Kultury, które też ma jakiś taki pomysł promocyjny. Ale w każdej dzielnicy jest dom kultury. No ja wiem, ale na Ochocie jest, zdaje się, ten nasz kolega Karol Drozdowski z Targów Małych Wydawców też coś robi, chociaż to jest taki bardziej alt-pop. Ja myślę, że dla mnie w tej chwili kluby, znaczy domy kultury, to jest takie najbardziej optymalne miejsce dla muzyki, bo tak, one są bardzo takie inkluzywne. Przychodzą tam ludzie w bardzo różnym wieku. Byłem na koncercie tego zespołu Jawa z Bydgoskiego i była bardzo różna publiczność i było fantastycznie. I byłem na koncertach w Promie, gdzie na przykład występowała ta pianistka Anna Jędrzejewska ze swoją taką techno, rap operą i też było bardzo duży przekrój ludzi. To jest w ogóle takie miejsce, które jest po prostu inkluzywne.
W klubach jeszcze mi się nie podoba tylko to, tak na koniec powiem, że często się bardzo długo czeka na koncerty, co w tych czasach popandemicznych jest bardzo trudne, bo na przykład rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z jakąś panią jedną czy drugą i one na przykład zostawiają dziecko z opiekunką i to wszystko... Robią się z tego po prostu dużo większe koszty i trochę... Tak, nie rozumiem. No, to już zależy od oczywiście miejsca, bo te miejsca sobie wyrabiają też te nawyki, że w tym miejscu się opóźnia koncert, w tym nie. I no. Wystarczyłoby przez 5 koncertów zagrać punkt 8 i by wszyscy przyszli o 7. No. To jest coś takiego. Ja pamiętam Kafe Kulturalne, kiedy tam jeszcze były koncerty, bo teraz to chyba nie wiem, czy tam się cokolwiek odbywa. To było mistrzostwo świata, jeśli chodzi o opóźnianie, bo tam wydawało się chyba 21:30, czy w każdym razie musiało być po spektaklu, tak, bo to był teatr, więc po spektaklu, czyli koło 22 chyba było napisane na plakacie. Tak, pamiętam. I jeśli ktoś zdecydował zagrać przed północą, to grał do pustej sali. I to nie chodziło o to, że prowadzący klub tak tylko sugerowali. Tylko po prostu tak, teatr tam chciał tak. Tam się tak działo, że teatr kończył, ludzie wchodzili do tego baru i gdyby się od razu zaczął koncert, nie wiem, a może to Pałac Kultury robi, że to jest taka latarnia po środku po prostu miasta i tam ludzie złażą jak ćmy i dopiero po wszystkich barach i na końcu lądują dopiero pod Pałacem Kultury. I tam pamiętam, że najlepsze koncerty się zaczynały w pół do pierwszej. Tak, pamiętam to. Pamiętam Kevin Drum tam grał, pamiętam te i też zawsze czasy. Opóźnione. Tak, zawsze tak, opóźnione. Tak. Zawsze była niezła frekwencja. Ja uważam, mimo tej takiej krytyki, ta krytyka nie jest nakierowana na konkretne kluby, broń Boże, tylko raczej na to, że właśnie te domy kultury, tych domów kultury nie ma, bo akurat jeśli chodzi o kluby, no to powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy w takiej sytuacji, że jak już masz jakiś dorobek artystyczny albo na przykład ja gdzieś pójdę do właściciela klubu, no to generalnie się zgadzają na zrobienie koncertu promocyjnego, czy to w Spatifie, czy w Pardon Totu, czy w Dziku, czy czy w Młodszej Siostrze, także to pod tym względem jest bardzo dobrze, ale właśnie mówię, brakuje mi takich miejsc jak domy kultury i brakuje mi takich miejsc jak takie... No wiesz, na przykład przychodzisz tutaj do mnie, nie, jest Brzeska i tutaj po prostu powinno być 5 klubów. Był taki klub 12 chyba przez 14, ale po prostu się pandemia zaczęła i nawet w ogóle tam chyba tylko widziałem raz Krzyśka Dziedzica. Wiesz, po prostu, kiedyś w Oparach Absurdu były koncerty. W Oparach Absurdu, no wiesz, na tym podwórku, ale jak zaczęła się pandemia, to po prostu ten grolsz zwinął się. I w ogóle tutaj nie ma koncertów. No są koncerty oczywiście w tym, nie w Oparach, tylko w tym drugim, vis-a-vis mojego mieszkania, to się nazywa Błysy Pingwin, ale to jest taka bardzo mała scena i ten. Natomiast, no tak, ale... To też będzie znowu stół powszechny ma być. Stół powszechny, ma być tak. Już od nowa włączony. Tak, tak. Jakoś taki, z tego co wiem. Fajnie. To będzie próba takiego stworzenia takiej sceny impro gdzieś. No, trzymam kciuki. Nie? Ja to bardzo liczę też na powrót sali Laboratorium, no bo to jest jednak super sprawa. Dyrekcja dobra się, sala naprawdę. Wiesz, dyrekcja się zmieniła i tam po prostu były, tam jak pamiętam taką płytę Strefa, którą kiedyś Andrzej wypuścił Załęski. No w ogóle muszę wam powiedzieć, drodzy, że Andrzej Załęski był trochę też ojcem chrzestnym tych targów małych wydawców, no bo Michał Turowski oczywiście robił targi małych wydawców, ale Andrzej Załęski w pewnym momencie nas przytulił, robił takie koncerty, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, showcase'owe, czyli że dana wytwórnia miała swój wieczór. Natomiast to się dosyć szybko skończyło z takich względów, nazwijmy to, polityki kulturalnej tego miejsca. No tak, padło ofiarą polityki. Tak, padł ofiarą po prostu polityki, więc ja też bardzo liczę, że to, no w sumie wiesz co, jak tak sobie rozmawiamy, to tych miejsc jest całkiem sporo. Teraz jak tak sobie myślę, że tak, to jest. Tak, no wiadomo, że to jest zawsze fala, która gdzieś tam przychodzi i odchodzi, no, ale jestem wczoraj, że tak powiem, wkładałem krzesełka w Ladomku, bo robimy coś, co środę jest koncert w Ladomku. Zespół W Czasy wczoraj grał i Małgosia Pękala i tam było, nie wiem, ze 400 osób. No ale W Czasy są popularne. Kochane. Po prostu ludzie ich kochają. Ludzie ich kochają, prawda, ale tam co tydzień jest kilkaset, do 200 osób to jest minimum. Fajnie. I to też są darmowe koncerty. No tam jest tak zwana wolontariacka zrzutka, tak, no bo to jest na utrzymanie tego domku, to rzeczywiście dużo trochę potrzeba, bo to wbrew pozorom co chwila coś się rozwala i coś cieknie i tak dalej. Ale udało się wypracować przez 9 lat, bo to już tyle trwa.
naprawdę jakiś taki rytuał, i że się w środę idzie na jazdów. A, mhm. No, więc to jest. No, Warszawa właśnie latem i wczesną jesienią ma bardzo fajne podaż tej takiej kultury. Gorzej później właśnie przychodzi jesień i te kluby, mhm. A z kolei latem jest trudniej grać w klubach, ponieważ jest dużo rzeczy za darmo. Nie zgadzam się. Ale wiesz, o co chodzi? Wiem, o co chodzi, że tak. Jest dużo rzeczy za darmo, tak, i tak. Ciężko na przykład teraz zorganizować koncert w klubie. Mhm. Jest ciężko to zrobić z tej przyczyny, że ludzie wolą na zewnątrz, i dużo rzeczy jest za darmo teraz. Nie wiem, nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co czują właściciele klubów takich jak Spatif czy Pardon Totu, bo to jest po prostu koszty utrzymania takich miejsc, są jakieś po prostu gigantyczne, no, przypuszczam. No, ogródki, tak. Że tak powiem, wyszynk ich utrzymuje. Tak. Ale dlatego się nie zgadzam, że tak jakby też może jestem trochę zafiksowany i w tych podcastach wam ciągle o tym mówię i na to zwracam uwagę, ale brakuje takich miejsc, które po prostu są takimi, że ktoś spontanicznie przyjdzie i będzie na przykład improwizował po koncercie, co kiedyś było w Starym Pardonie, co właśnie chyba kiedyś było w Kafe Kulturalna. Przecież tak się w końcu chyba w pewnym sensie... Młodszej siostrze się zdarzało. Tak się Lado urodziło, prawda? Że po prostu były te bałagany, chłodna. Ale chłodna to było rzeczywiście... No to warto to wspomnieć, to miejsce, bo to było jakieś takie centrum wszechświata, bo nie tylko muzycy się tam spotykali, tylko... Ludzie filmu, artyści wizualni, architekci. Więc jakby ktoś ci robił plakat, to najlepszy plakacista tutaj obok. Tak, i ktoś tam się przebijało mnóstwo ludzi z różnych branż i łączyła ich tylko taka jakaś rodzaj. To była prawdziwa taka bohema trochę. No. No i to oczywiście padło tam w pewnym momencie, tam w 2012. Tak. I nie odtworzyło się w tej formie, aczkolwiek te więzi stamtąd wciąż pozostały. No, ludzie się kontaktują, bo się poznali na chłodno. Dokładnie o tym mówię, że nie przychodzi do klubu na koncert, który jest trochę impresaryjny, czyli po prostu organizuje to jakaś agencja bookingowa. W ogóle notabene teraz duże agencje bookingowe wchodzą do klubów, co jest... A te agencje takie, wiesz, takie, które po prostu to jest dla mnie jakiś rak zupełny, że wiesz, wchodzą i... No bo właśnie ja mam takie wrażenie, jak tak sobie o tobie myślę, to że ty jesteś trochę takim dzieckiem takich miejsc właśnie jak nie Kafe Kulturalna, tylko ten Jazgot Dramatyczny albo właśnie Chłodna, że pewnie tam były twoje takie pierwsze kroki, jeśli chodzi o słuchanie i o poznawanie, o wymianę z tymi ludźmi, nie? No, bo tam było wszystko bardzo spontanicznie. Tak. No to było też dla mnie takie odskocznia po tym świecie, po pierwsze klasycznym studiowania w akademii i grania w orkiestrach i takim bardzo odmiennym od mojego trybu myślenia o muzyce w stylu, czyli takim praca. Później troszeczkę wsiąkłem w jazz, bo interesował mnie ten jazz taki z lat 60. i to, ale z kolei to środowisko też mi nie do końca jakoś przypadło do gustu. Po prostu było chyba zbyt konserwatywne i zamknęło się na tym okresie tego jazzu wtedy, a ja lubiłem te poszukiwania. Więc, no ale masz młodych jazzmenów teraz, takich jak Grzesiek Tarwit. Ale to się zmieniło drastycznie po tym, jak się otworzyły te na zachód uczelnie, że można było sobie pojechać i nie było jednej uczelni w Katowicach, gdzie można było się nauczyć grać paru standardów. Tylko po prostu zupełnie innych rzeczy uczą w RMC w Kopenhadze, a zupełnie innego uczą w polskich uczelniach jazzowych. A ty jesteś po uczelni warszawskiej? Jestem po instrumentalnym perkusji na Uniwersytecie Chopina w Warszawie. Wtedy jeszcze Akademii Muzycznej. Także to jest tak, że więc ta Chłodna i te wszystkie miejsca były dla mnie takim trochę azylem, ucieczką trochę z tych światów i nagle spotkanie się ludzi o podobnych wrażliwościach, a z różnych, pochodzących z różnych miejsc. I co, i wtedy wylądowałeś w Miczach? Czy? Wtedy Horny Trees powstało. Horny Trees i miałem pierwsze do Miczów, próba była nieudana, ponieważ tam była jakaś jedna próba, ale później okazało się, że jednak ten Jarek może zagrać. Miał zastępstwo zagrać, a też totalnie się, muszę przyznać, nie przygotowałem tak, jak powinienem, ponieważ tak posłuchałem bardzo pobieżnie tych utworów i nie wyłapałem, że tam są te maciowe, zapowe podcinki. Tak. I one były w różnych utworach tutaj przedłużona, nutka tam dodana i ja tak troszeczkę to zbagatelizowałem wtedy. No wbiłem to pewnie po jakimś czasie.
Ale jakoś to jeszcze było w Wisie, kiedy Lado miał w dawnej fabryce Wisa na... O, tak. Nie Kasprzaka to jest chyba? No na Woli. Na tak. Woli. Tak. To jest zburzone później zostało. Tak. I tam z Pawłem przybiliśmy piątkę, obaj byliśmy z Rusynowa, gdzieś tam się kojarzyliśmy trochę tak, z jakichś tam innych akcji. I no i wtedy powstał Horny Tris, tak. I wtedy się zaczęło też to już takie na głębokie Lado wejście. A nie brakuje ci Lado? W sensie, znaczy, że na przykład wiesz, że zawsze możesz tam przyjść i jakby to jest takie no miejsce pierwszego. No tak, bandą, tak. No tak, takie, no wiadomo, okładki robi ci Macio. No prawda? Tak, to jest taka trochę banda. Chodziło, nie ma już jakby tylko wydawnictwa, bo to po prostu spadło tak naprawdę większość na kark Bartka Tycińskiego jako właściciela po prostu działalności gospodarczej. I on, i Maćka tak naprawdę, i oni już po prostu nie chcieli się zajmować cudzymi płytami. No ale to nie cudze płyty, to rodzina. Tak, ale chyba chodziło o to, że do tej pory mamy w Ladomku kilkaset płyt i trochę nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jest to taki... Przyjść na targi małych wydawców. No tak, ale parę takich... No, ale nie, no to jest piękna historia i jak się bardzo... Ale to jest jakby też tak pomiędzy tak naprawdę Pawłem Szamburskim, Maciem Morettim i Bartkiem Tycińskim, którzy oni najbardziej tym byli zaangażowani w to wszystko i po prostu zmęczyli się tą taką prowadzeniem wytwórni. Jak teraz o tych ludziach mówisz, to niesamowita kariera, na przykład Paweł Szamburski. To jest po prostu, ja go pamiętam jeszcze z okresu tych bałaganów, a teraz na przykład to, co robi i to, jak dojrzał i jak sobą prezentuje jako artysta, jako człowiek taką po prostu klasę, to jest fajne. No. Wiesz co, nie chcę cię za bardzo zatrzymywać, bo jak zwykle grasz dzisiaj koncert. Jeszcze mam chwilkę. A jeszcze chciałem cię zapytać, no dobra, to o Miczach nie będę nic mówił, bo Micz to Micz. A jak te grania z Oplą, bo powiedziałeś o Oberkach i jak dla ciebie ta tradycja... Na ciebie ta tradycja ludowa działa. Ty miałeś takie zajęcia na uczelni? Czy... A skąd? Tam nie było takiego pomysłu wtedy w ogóle na to. Nie, no ja przez większą część życia w ogóle nie zauważałem tej muzyki. Ja jestem wychowany w mieście. Ja do babci jeździłem na kredytową, na groby autobusem miejskim. I jakby nie byłem w życiu na wiejskim weselu i najpierw znałem wszystkie płyty Beatlesów, zanim usłyszałem pierwszego normalnego Oberka. Ale oczywiście, jak już usłyszałem te nagrania, które Bilkowski wrzuca na YouTube, ta muzyka odnaleziona, no to jest dopiero złoto. Te VHS-y z Radomia gdzieś z lat 80. ponagrywane. I wtedy zobaczyłem ten skarb, jaki tym jest. I jako perkusista mnie to bardzo interesuje, bo rytm oberkowy jest, zwłaszcza ten mazowiecki, taki złamany. Jest bardzo, bardzo, bardzo pierwotnym rytmem. Ma dużo wspólnego z muzyką Afryki. Czy by się chciało, czy nie, to słychać ten sam korzeń. No, inne drzewo, z którego trochę wyrosło, ale jak się jest perkusistą, to się czuje ten sam korzeń. Ewidentnie przenika. No i to jest takie surowe, co robicie. Surowe, tak, tak. I Opla była bardzo luźno traktowała akurat Obergi. To była taka bardziej forma wymyślonego świata, którego nie ma, że wyobraziliśmy sobie, że łapiemy za te instrumenty takie współczesne, jak zestaw perkusyjny i gitara elektryczna i że to robimy. Kolejna Opla była z Andrzejem Stasiukiem, który swoje dzieciństwo wspominał i jego teksty takie recytowane i Mikołaj Trzaska, który na tym grał. Była też taka właśnie surowa, nagrana zresztą w chacie u Andrzeja w Beskidzie Niskim. A kolejną zrobiliśmy zupełnie elektroniczną, taką jakby zachowując trochę te takie złamania rytmiczne i surowość, ale no tam nie ma ani jednego tematu oryginalnego użytego, więc to jest taki bardziej inspiracja, ale... Ale nastrój jest właśnie taki. Nastrój jest, chodziło też o to, jak powstawała muzyka, w jaki sposób i jak się, że myśmy te płyty z Oplą nagrywali albo właśnie gdzieś w Beskidzie, albo właśnie po jakieś wykonaniu jakiejś roboty, że trzeba było pomóc komuś belę znieść siana. Wtedy się rozumie troszeczkę, jak pracując fizycznie na przykład w polu, że to się trochę co innego gra wtedy. A jak na przykład robisz takie nowe projekty, to długo się przygotowujesz? Tak? Bo znowu, jak padło nazwisko Pawła Szamburskiego, to wiem, że on bardzo
starannie i tak sumiennie studiuje tą muzykę, którą ma wykonywać. On jest konceptualistą na pewno. Tak, tak. Ja mam tak, że mi się rodzi coś w głowie i długo chodzi mi po głowie i tak z zewnątrz tego nie widać, że ja się tym zajmuję, ale no ja tutaj dużo dojrzewam, na przykład słucham sobie różnych rzeczy, sobie coś tam, ja sobie dokupię jakiś instrument albo coś takiego, co mnie zainspiruje. I wtedy to realizuję. Jakby to już ta realizacja jest już szybka, bo już ten pomysł długo dojrzewał w głowie. Ale tak, staram się teraz, zwłaszcza coraz bardziej się tak przygotowywać, bo po prostu dużo płyt wychodzi. Już jak teraz trochę nie widzę sensu tak wydawania kolejnych, na przykład tam koncertów z improwizowaną muzyką. Nie widzisz? Takich, niektóre są świetne i wtedy, ma to, i wtedy jest sens. A ja widzę. Ale nie chodzi o to, że nie, że ja, chodzi o mnie coś innego, że taki jak niektórzy potrafią co pół roku wydawać. Aha. O coś takiego, że tego tak dużo, że ja wolę osobiście, nawet jeśli miał być to właśnie koncert live, to, to nagrać ich tam 20 i na przykład ten właśnie najlepszy wydać, tak? Coś takiego. Muszę ci powiedzieć, że ja bardzo mocno się teraz inspiruję Relative Pitch, czy Relative Pitches. I to, co oni robią, to w ogóle przywraca mi wiarę znowu w muzykę improwizowaną i ta ilość tych płyt, jakość, nieprzewidywalność i to... Ja tą muzykę lubię przeżywać na żywo. Ja wiem, tylko to nie da rady. Ja nie wiem, czy mi to z odtwarzacza, czy ja jestem w stanie nawet takiej ilości płyt improwizowanych przesłuchać. Ja wiem, ale wiesz co, na przykład dla mnie, jako dla osoby, która jest przede wszystkim słuchaczem, a w drugiej kolejności wydawcą, to nie zawsze mam możliwość na przykład gdzieś dotarcia, a na przykład mam w głowie takie duety, na przykład Hubert Zemler, Kamil Piotrowicz. A mamy jakiś pomysł. Co ty gadasz? Jeszcze Igor tam Wiśniewski się ma nawinąć, więc... Ale to dopiero, to właśnie jest to w głowie i już powiedz mi po słowie i bardzo jestem ciekaw. No ale to wiesz, no ja po prostu uwielbiam. Tak, nie, no to są muzyków. Właśnie to są ci muzycy, tak, co mówiłem wcześniej, że oni już są pozbawieni kompleksów, a jednocześnie z olbrzymim warsztatem i fajną wyobraźnią. I to jest właśnie to, co potrzebne do grania. Dużo czasu ci zajmuje pisanie wniosków i to mocno cię, że tak powiem, wytrąca z takiej twojej zawodowej praktyki. Przez to, że ja jestem wszędzie, to nie piszę wniosków, tylko zazwyczaj... To inni piszą. Tak. Nie, znaczy trochę tak, oczywiście są takie, na przykład, że z kimś jest, przecież wiadomo, że jak powstaje taka płyta z AUXO, to... To jest produkcja, Duża. I musiał tam nie jeden wniosek zostać napisany. No jasne. Czy praca z głuchymi, również to jest wniosek, który Michał Mędyk napisał i jakby realizuje projekt, który za rok na Warszawskiej Jesieni wykonujemy dzieło sceniczne. Więc to są wszystko wnioski, tak? Czyli jakby ja się angażuję w te rzeczy, ale przez to, że mam ten taką, to jest trochę przywilej, że ja po prostu się dobrze czuję w różnych gatunkach i też szczerze się tak, dobrze czuję. I to słuchacz też czuje, że ty się dobrze czujesz. To nie jest tak, że ja to robię, bo potrzebuję po prostu tak dużo pracować, tylko ja po prostu się dobrze czuję grając właśnie w miczach na zestawie taką retro muzykę. Czy właśnie coś mocniejszego na meblach, czy Magneto grając tureckie funk, czy z Emiterem. I po prostu przez to, że tyle rzeczy robię, to w repozorze mam po prostu dużo pracy i już ten kolejny wniosek jest mi niepotrzebny trochę. A jeszcze robię też muzykę filmową, która jest też projektowa. I to trochę przypomina pisanie wniosku, ale że siedzi się po prostu dużo w studio. Ale to jest tak jak AUXO, że po prostu robisz taki zapisy? Do tej pory to, co robiłem, to mało było tego typu. Raczej właśnie miałem to szczęście, że trafiały mi się rzeczy, że ktoś po prostu posłuchał moich płyt i robił coś w moim stylu, czyli po prostu że dużo instrumentów perkusyjnych, dużo elektroniki i coś pomiędzy. I dzięki temu taką bardziej, to nie jest taka typowa muzyka filmowa, co się kojarzy z muzyką filmową z RMF Classic, czy czegoś takiego, że taka lekka klasyka, tak? To teoretycznie w takim potocznym myśleniu, jak ktoś powie muzyka filmowa, to się kojarzy, nie wiem, Polskie Drogi. No tak. A muzyka filmowa to dla mnie Mika Lewi, Strefa Interesów. Tam, ale Polskie Drogi też. Też, no, ale wiesz, to, że no, ja wiem, to, wiem, że wiem. Nie wiem, czy słyszałeś ten soundtrack z Andromeda Strain, to jest 69, ten film science fiction, Tajemnica Andromedy. No, polecam, to jest soundtrack nagrany przez francuskiego, chyba jazzowego vibrafonistę, Gilles Mel, i on jest cały elektroniczny.
69 roku, czyli na syntezatorach. I to jest tak niesamowita muzyka. No wiesz, wtedy jeszcze nie rządzili księgowi. Nie rządzili księgowi po prostu. Nie, przede wszystkim producent nie rządził, że ma mieć nazwisko na kompozytorze. Zresztą Hans Zimmer jest tam w większości, ponieważ to jest firma, która się pojawia, bo producenci ją tam wpychają. No to nie jest, moim zdaniem, te jego soundtracki ostatnio to są niesłuchalne, ale to może ktoś się zaraz obrazi, jak tego posłucha, ale ja bym po prostu w Dune bym po prostu wyłączył muzykę, gdyby można było, była taka funkcja. No tak. Znaczy, ja wiem, że są ludzie, którzy to kochają i można to zrozumieć, bo to jest po prostu takie monumentalne, no to jest tak przetłaczające i tak jakby i tak stereotypowe. Ale wiesz co, na przykład... Aż bolą zęby. No. Ale na przykład muzyka, którą zrobił Jerzy Rogiewicz do 1900, to jest takie subwersja, to jest po prostu, to jest mistrzostwo. Ale Jerzy jest bardzo bystry sprawny, umie po prostu każdy styl sparodiować, albo przetworzyć i dodać do niego dodatkowy jakiś efekt. No, Jerzy ma też duże umiejętności aranżacyjne i kompozytorskie. I dyrygencyjne. Tak. No, świetnie gra na fortepianie, więc to wszystko sobie układa. Tak, no to że tak. On, a z jego soundtracką to ja z kolei bardziej lubiłem słuchowisko o Czarnym Romanie. Nie wiem, czy słuchałeś tego. Nie, ale to jest na gdzieś. Jest tam na audiotece czy coś. Tam zrobił taką muzykę do tych tekstów, które Roman chodził po Warszawie i krzyczał do ludzi. I tam są, to są jego, też Jerzego muzyka, a to mi się bardzo podobało. No super. Dobra, ale jak już mówimy o takich super wyrafinowanych kolesiach, którzy albo na naszych oczach po prostu dosłownie wyrośli, dojrzali i zaczęli robić bardzo taką muzykę mocno przejmującą i taką, jakby to powiedzieć, taką... Nie znajduję słowa do muzyki bastardy. A na przykład z drugiej strony Oskar Dawicki. No ale z Oskarem, wiesz, pracujemy w zespole Proszek, jakby się jakoś znaleźliśmy. Też zrobiłem do jego dwóch prac dźwięk. No ale to jest performer. To jest w ogóle postać, która byciem na scenie jakby i mówieniem tekstów już jakby robi jakieś napięcie. Po prostu tutaj zawsze chciał być zespół muzyczny, więc że ja wiedziałem, jak zrobić zespół muzyczny, to mu pomogło i zrobiliśmy ten zespół. Jesteś tam gitarzystą. Jestem tam gitarzystą, bo to była taka po prostu umowa, że mogę grać zespół Proszek, ale nie mogę grać na perkusji tam. O kurde. No ponieważ każdy robi coś innego niż na co dzień, no bo Oskar śpiewa teoretycznie. Piotrek Adamski gra na basie, jest reżyserem filmowym. Ja mu zrobiłem do dwóch filmów muzykę. A Mikołaj Małek jest artystą, malarzem, rzeźbiarzem i scenografem i gra na perkusji. I akurat tak się złożyło, że oni mieli w tej sali prób, co ja po prostu trzymam sprzęt, mieli próby. I ja się na nich kilka razy nadziewałem, nosząc sprzęt. I w czasie pandemii odpadł im gitarzysta, że oni nie za bardzo są muzykami. Wtedy jeszcze był... teraz jest już naprawdę całkiem nieźle. Bo to jednak się ludzie uczą. To nie jest tak, że... A ja ze mnie żaden gitarzysta, ale była pandemia, też sobie kupiłem gitarę, ponieważ z braku koncertów brakowało mi kontaktu z muzyką i sobie grałem w domu na gitarze, żeby cokolwiek robić, bo perkusja do tego się trochę nie nadawała, bo trzeba pojechać do sali prób, rozstawić. Oczywiście ja lubię grać samemu na perkusji, jak widać po moich płytach, ale tutaj ta gitara miała jednak i tak się trochę podłączyłem i tak zaczęliśmy, no i powymyśleliśmy i zapraszam winyl do nabycia. Uważam, że jest to ciekawa propozycja. Jest to zabytkowa taka psychodelia w stylu lat 60. w zasadzie, ale teksty Oskara są bardzo takie krwiste, nasycone i szczere. I on ma piękną dykcję, więc jakby miksowanie jego głosu było przyjemne, bo tak wręcz aktorską. I jeszcze jak to miksowałem, to zakładałem, że będzie po prostu musi dotrzeć przekaz, tekst. Najważniejsze jest to, żeby dotarł tekst, więc tak starałem się, żeby każdy, kto będzie tego słuchał, tego utworu, żeby się w tym tekście zatopił. No, okładce jest praca Oskara. Kuba de Barbaro zrobił nam layout. To jest świetne. Połączenie światów po prostu powstało kolejne. I ja to lubię, te połączenia. No, to jest dla mnie, to jest chyba o to chodzi w tym życiu, żeby po prostu się nie nudzić i robić takie rzeczy ciekawe. A Oskar jest fenomenalnym artystą, bo po prostu widziałem jego wiele rzeczy i teraz oczywiście przy każdym koncercie robimy jakiś performance i to jest też dla mnie nowe. Nie robiłem tego wcześniej. I jest to też inne spojrzenie na sztukę, zupełnie inne, trochę głębsze, a jednocześnie muzyka jest tam zupełnie czym innym niż dla
dla muzyków. Niezła w ogóle dynamika rozmowy. Przez godzinę przeszliśmy od klasyki awangardy XX wieku do performance'ów artysty Oskara Dawickiego. Tak. Moim gościem był Hubert Zemler. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Cześć.